Bibliofilka z miłości do książek. Już dawno z taką ciekawością i zainteresowaniem niczego nie czytałam. Andrzej Łapicki jako aktor, reżyser, rektor, mąż, ojciec i wreszcie dziadek. Nadzwyczajny. Doskonale go rozumiem, jego poglądy, reakcje na małość i podłość ludzką. Wpadanie w depresję i wychodzenie z niej jakimś nadludzkim wysiłkiem. Czytam i cały czas ciekawa jestem, co dalej, jak zareaguje na te czy inne sprawy, które przecież ja również zachowałam w pamięci. Dolegliwości zdrowotne, obawa przed rychłą śmiercią, może to już, może właśnie teraz. Tylu przyjaciół, kolegów odeszło, może teraz moja kolej. To wszystko powoduje, że autor potrafi nawiązać porozumienie z Kościołem i jest bardzo ceniony przez jego władzę. O politykę ociera się w czasach Solidarności, gdy zostaje posłem. Jest bardzo inteligentny, ale potrafi zachować dystans zarówno do wydarzeń, jak i do ludzi. Urzekający głos i sposób bycia. To stąd właśnie brało się jego wielkie powodzenie u kobiet. Jednak nasz bohater nade wszystko kochał żonę Zosię i był z nią do ostatnich chwil. W dniu jej śmierci zapisał w dzienniku drukowanymi literami słowo koniec. I nigdy już więcej żaden wpis się w nim nie pojawił. Piękna książka. Bardzo polecam ze względu na wyjątkowy obraz życia autora, jak i ówczesnych lat, niezwykle ciekawych i intrygujących. Niedawno odeszła Zuzanna Łapicka, jedyna córka aktora. Wnuczka Weronika zaś mieszka gdzieś w Stanach. Zapraszam Was teraz na wysłuchanie fragmentu rozdziału wstępnego Dzienników, który napisała Zuzanna Łapicka, a zatytułowała go Nie wszystko o moim ojcu. W 2005 roku umarła moja mama. Ojciec uznał wtedy, że jego życie też się skończyło. Odłożył ostatni zeszyt z zapiskami do srebrnej misy i zastrzegł kategorycznie: pamiętaj, zależy mi wyłącznie na dziennikach. Pogrzeb urządź skromny. Niech przemówi Janek Englert. Nikt więcej. Żadnych mów oficjalnych, żadnych odznaczeń, żadnej alei zasłużonych. Chcę leżeć z żoną w rodzinnym XIX-wiecznym grobie na Powązkach. Natomiast później, zza grobu, chcę przypieprzyć wszystkim dziennikami. Doskonale rozumiałam, o co mu chodzi. Całe życie przeżył w gorsecie dobrego wychowania. Nie umiał nikomu w oczy powiedzieć prawdy. Podtrzymywał męczące go znajomości, bo tak wypadało. Nie chodził na premiery, żeby nie kłamać, że było świetnie, gdy nie było świetnie. Męczył go przedwojenny panicz z dobrego domu, którym był do końca, co, jak sam twierdził, przeszkadzało mu w zawodzie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl.